Muszę powiedzieć, że ten powrót jest bardziej entuzjastyczny niż ten po marcu 2020 roku. Rzeczywiście wszyscy są spragnieni i zakupów, i przebywania wspólnie w swoim towarzystwie. Pierwsze dni pokazują, że klienci bardzo chętnie wracają do salonów i rzeczywiście widać to, widać było zwłaszcza w weekend ten gwar, zwłaszcza w godzinach popołudniowych. Także z taką dużą dawką optymizmu podchodzimy do tego powrotu po tym ostatnim lockdownie. No a pod koniec maja mamy nadzieję, że wróci zgodnie z obietnicami rządu ta strefa gastronomiczna w takim pełnym wymiarze, czyli będzie można w końcu zjeść, napić się pysznej kawy na miejscu. Ten reżim sanitarny i to bezpieczeństwo jest zachowywane niezmiennie od marca 2020 roku. Co godzinę są dezynfekowane wszystkie powierzchnie wspólne, których klienci, również powierzchni, których klienci dotykają, czyli klamki, przyciski w windach i tak dalej. Natomiast muszę powiedzieć, że to już jest pewnym standardem i nie chcę powiedzieć, że nie zwracamy na to uwagi, po prostu weszło to wszystkim w krew i stało się to taką naszą codzienną jakby normą, nową normą, tak to można powiedzieć. Nasze stałe klientki były bardzo zadowolone, że w końcu mogły nas odwiedzić i faktycznie pomimo tego, że ruch jest trochę mniejszy, jednak przychodzą klientki konkretnie podano produkt. Rozpoczął się sezon wesel, komunie, także jak najbardziej kupują, są zadowolone, no i spragnione. My jesteśmy bardzo zadowolone, że w końcu mogłyśmy wrócić i robić to, co lubimy, także jak najbardziej jesteśmy pełne energii, werwy do pracy, więc zapraszamy.